Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Otwieram 77. sesję Rady Miasta Kamienna Góra. Witam radnych Rady Miasta, pracowników Urzędu Miasta, media oraz osoby obserwujące tę sesję na oficjalnym kanale Miasta Kamienna Góra w serwisie YouTube. Witam również zastępcę burmistrza, pana Pawła Fryca. Informuję zebranych, iż pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych została umieszczona przed wejściem na sali witrażowej i jest również dostępna na stronie BIP Urzędu Miasta. W sesji uczestniczy 15 radnych na 15 ustawowego składu, co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować uchwały. Chciałam Państwu... witamy dzisiaj, również mamy na sali gości. Panią Renatę Sobol i pana Pawła Fujara z Centrum Kultury w Kamiennej Górze. I chcieliśmy zwłaszcza panu Fujarowi podziękować. Udzielam głosu teraz panu zastępcy Jerzemu Baście. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dzisiaj witam na naszej sesji pana Pawła Fujara. Bardzo proszę, jak można było. Szanowni Państwo, w dniu 17 października na terenie naszego miasta, dokładnie w Centrum Kultury, doszło do bardzo poważnego zdarzenia. Było bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo utraty życia i zdrowia oraz wielkich strat w mieniu materialnym. Szanowni Państwo, postawa pana Pawła, jego, powiedzmy sobie szczerze, odwaga pozwoliły, aby bardzo szybko została przeprowadzona ewakuacja. Powiadomione zostały służby, a poza tym ta postawa doprowadziła do tego, że sprawca tego zdarzenia został zatrzymany. Nikomu z pracowników ani osób będących w Centrum Kultury nic się nie wydarzyło, a straty materialne były naprawdę bardzo znikome. Cóż można powiedzieć? Postawa pana Pawła Fujara naprawdę zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. Dziękujemy panu bardzo. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie Pawle, list gratulacyjny Rady Miasta Kamienna Góra. Szanowny pan Paweł Fujar. Panie Pawle, prosimy przyjąć serdeczne gratulacje, podziękowania i słowa uznania za obywatelską postawę, która przyczyniła się do ujęcia sprawcy groźnego zdarzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 17 października 2023 roku. Dzięki pana odwadze i bohaterskiemu działaniu nie doszło do tragedii. Taki czyn stanowi przykład dla innych mieszkańców miasta, a podjęte działanie świadczy o ogromnym poczuciu odpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo innego człowieka. Pana postępowanie zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękując za okazaną pomoc, życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Z wyrazami uznania, Rada Miasta Kamienna Góra. Nie mogę, bo jest pan żonaty, więc już to nic, to zrobi sobie przerwę. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy gościom. Przechodzimy teraz do punktu drugiego porządku obrad. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Porządek obrad przedstawia się następująco.
Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Drugi, wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 75 i 76 Rady, sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wiejskiej Kamiennej Górze. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta w rejonie ulicy Żeromskiego i Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Punkt jedenasty, głosowanie w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędów w obwieszczeniu Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu żłobka miejskiego w Kamiennej Górze. Dwunasty, głosowanie w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędów w obwieszczeniu Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Punkt 13. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. 14. Informacja przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami. Punkt 15. Interpelacje i zapytania. 16. Wnioski. 17. Sprawy różne. 18. Zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski dotyczące zmian w porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 75 i 76 sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Informuję, że protokoły z tychże sesji były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta i zostały przesłane radnym na skrzynki służbowe w celu zapoznania się. Nie zostały do nich wniesione żadne zastrzeżenia ani uwagi. Czy w chwili obecnej ktoś z Państwa chce wnieść jakieś uwagi? Nie widzę, w związku z... Proszę pytać osobę, która zatrudnia mecenas. Przewodnicząca, no bo to już jest kuriozum, tak. Nie mamy teraz mecenasa. Praktycznie mamy cały czas opiniowane przez mecenasa uchwały, że wszystko pod względem prawnym jest dobrze i już któryś raz z kolei wracają uchwały, że tam jest błąd. Kiedyś tego nie było, nie wiem jaka tego jest przyczyna, że teraz to jest nagminnie praktycznie. Dziękuję. Panie radny, jeszcze raz, to nie Rada zatrudnia mecenasa, nie ma możliwości zatrudnienia obsługi prawnej. Zatrudnia pan burmistrz i pan burmistrz wykonuje obowiązki przełożonego, więc wydaje mi się, że te pytania powinny być do pana burmistrza. Jeszcze raz przypomnę, że jesteśmy w punkcie przyjęcia protokołu z 75 i 76 sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Nikt z Państwa nie wniósł uwag do tychże protokołów i pozwoli Pan Radny, że przyjmiemy te protokoły, dobrze? Tak, tak. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tych protokołów? Nie ma. W związku z powyższym stwierdzam, że przechodzimy do punktu czwartego. I Panie Radny, Pan Radny Wiesław Sobiechowski, do burmistrza Pan chce to pytanie skierować? Nie, jeżeli do Pani. Chciałbym zaznaczyć, że Pani jest gospodarzem sesji i praktycznie ja rozumiem, że to Pan burmistrz zatrudnia radcę prawnego, ale praktycznie jak można obradować, jeżeli nie mamy radcy prawnego na sesji? Dla mnie to jest niedopuszczalne. Czy wnosi Pan w takim razie o przerwanie sesji, dopóki nie będzie obsługi prawnej? No, tak powinno być, tylko ze względu na... Czy wnosi, składa Pan wniosek formalny? Chętnie bym złożył, tylko że mając na uwadze, że są pracownicy, nie chciałbym ich po godzinach pracy trzymać. Tylko uwaga taka do Pana burmistrza, że Pan burmistrz jednak troszeczkę porozmawiał z biurem prawnym, które nas obsługuje, bo nie dość, że mamy praktycznie kancelarię zatrudnioną, umowa jest na kogoś innego i umowa z kim została spisana, ta osoba ani razu nie była na sesji praktycznie. Dziękuję. Panie radny, jeszcze chcę panu powiedzieć, że otrzymałam informację, że jedzie mecenas z Wrocławia i że się spóźni.
Taką informację otrzymałam za 10 pierwsza. Jest 12 po pierwszej, nie wiem, czy będzie. Jeżeli uważacie państwo radni, że ta sesja nie powinna się bez mecenasa odbyć, to proszę złożyć wniosek formalny. Czemu jest, go nie ma? Właśnie. Punkt czwarty w porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Proszę o przedstawienie projektu uchwały przez kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami panią Katarzynę Mrówkę. Szanowni państwo, przedstawię projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje. Wyraża zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanej, będącą własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra, położonej w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra, jest to działka 406/20, o powierzchni 10 m2, na nieruchomość niezabudowaną, będącą własnością wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Marii Konopnickiej 2A, położona w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra, jest to działka 406/16, o powierzchni 22 m2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kamienna Góra. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania bądź uwagi do projektu uchwał? Nie widzę. W związku z powyższym proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Piętnastu radnych za, w związku z powyższym uchwała została przyjęta i będzie nosić numer 77/489/23. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Proszę o przedstawienie projektu uchwały przez panią kierownik gospodarki nieruchomościami, panią Katarzynę Mrówkę. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej, działka numer 868/37, o powierzchni 1241 m2, położonej w obrębie numer 6 miasta Kamienna Góra przy ulicy Różanej. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kamienna Góra. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt również został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe. Czy ktoś z państwa ma uwagi bądź zastrzeżenia? Nie widzę. W związku z powyższym proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Piętnastu radnych za, w związku z powyższym uchwała została przyjęta i nosić będzie numer 77/490/23. Przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze. Projekt zostanie zaprezentowany przez kierownika Biura Architekta Miasta pana Andrzeja Omachla. Proszę państwa, przed państwem dwie nietypowe uchwały planistyczne. Już postaram się wyjaśnić, z jakiego powodu są nietypowe. Pierwsza dotyczy przystąpienia do opracowania planu przestrzennego w rejonie ulicy Wiejskiej. Ta uchwała jest nietypowa, dlatego że po pierwsze przystąpienie do opracowania tego planu nastąpi już pod rządami nowych przepisów w zakresie planowania przestrzennego, rewolucyjnych zmian, które zostały wprowadzone zupełnie niedawno, a od 24 września obowiązują. Powtórę, nietypowa jest ta uchwała dlatego, że zostaliśmy niejako wywołani do tablicy, ponieważ
W opracowaniach planistycznych, które zostały opracowane już dosyć dawno temu, jedna z tych uchwał planistycznych chyba pochodzi z początku wieku, czyli około 20 lat funkcjonuje, była sporządzona w innej skali, bez cyfrowych georeferencji. Druga jest nieco młodsza, ale też dopiero po wprowadzeniu obydwu uchwał do systemu informacji przestrzennej okazało się, że między tymi opracowaniami, które obowiązują, jest szczelina, w której nie ma obowiązującego planu przestrzennego. Dopiero w momencie, kiedy nadano tym wszystkim opracowaniom planistycznym obowiązującym w mieście georeferencję, okazało się, że jest taka szczelina. Ponieważ tam, gdzie nie ma planu przestrzennego, właściciel nieruchomości, choć nie tylko właściciel, każdy może złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy w trybie indywidualnej decyzji. Tak też się stało w tym przypadku i dlatego powiedziałem na początku, że zostaliśmy niejako wywołani do tablicy. A żeby zamknąć tą szczelinę, przygotowany został projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania planu przestrzennego w tym obszarze. Na załączniku graficznym mają Państwo narysowany ten fragment, który nie ma planu przestrzennego, a tutaj na widoku, nie wiem czy to będzie widoczne z racji niewielkiej skali, pokażmy wszystkie po kolei. Państwo będą to oglądać. To jest koniec ulicy Wiejskiej i ten zielony zygzak przez środek obszaru, który opisuje przystąpienie do opracowania planu przestrzennego, to jest szczelina, w której nie ma planu przestrzennego. Jak powiedziałem, weszła w życie rewolucyjna zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc zmienią się wszystkie zasady albo istotne zasady w zakresie opracowywania planów przestrzennych. Zmieni się również sposób liczenia zapotrzebowania na nową zabudowę. Wniosek, który został złożony w tym obszarze, dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowę mieszkaniową jako taką i jednorodzinną i wielorodzinną będziemy bilansować w przyszłych opracowaniach planistycznych nie tak jak dotychczas, czyli w oparciu o ruch budowlany, ogólnie rzecz ujmując, czyli ilość rozpoczętych nowych budów na terenie miasta, tylko w oparciu o prognozy demograficzne ilości mieszkańców w perspektywie 20 lat. Do tego, żeby było trudniej po wejściu w życie ustawy, nie mamy jeszcze rozporządzeń wykonawczych. Patrzymy tylko i wyłącznie na projekty w tym zakresie, więc nie wiemy, jak to będzie liczone. Możemy się tylko po projekcie rozporządzenia domyślać, że wprowadzone zostaną nowe zasady, w tym wartości do wyliczenia tego zapotrzebowania ma dopiero zdefiniować GUS. Prawdopodobnie w końcu tego roku, czy na koniec tego roku, chyba odrębnie dla każdej gminy lub dla każdej miejscowości. Dlaczego o tym opowiadam? Otóż w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jeżeli dodamy nowej zabudowy mieszkaniowej, zmieścimy się w tych wskaźnikach, które zostaną dopiero zdefiniowane dla terenów gminnych i dla tych terenów, które dzisiaj są przeznaczone w planach miejscowych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. I stąd propozycja przystąpienia do opracowania w tym obszarze. Mamy do czynienia z terenem w rejonie ulicy Wiejskiej, na końcu ulicy Wiejskiej między budynkami numer 17 i 19. Jadąc od strony miasta skręcilibyśmy w lewo i wjechalibyśmy w pole, w łąkę. I mniej więcej w 1/3 wysokości zbocza po lewej stronie pojawiła się ta szczelina i pojawił się wniosek o wydanie warunków zabudowy. Stąd po podjęciu, jeżeli Państwo oczywiście zdecydują o przyjęciu tej uchwały, moglibyśmy zawiesić postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy na 18 miesięcy i to da nam czas, który pozwoli zbilansować, zobaczyć jak się bilansuje tereny do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym przypadku w mieście, i sprawdzić, czy przypadkiem wystarczy nam tych terenów w odniesieniu do terenów gminnych w szczególności, ale również tych, które dziś w planach przestrzennych są przeznaczone do zabudowy. Po tym przydługim wstępie, uchwała jest sporządzana jak wszystkie dotąd uchwały
dotyczące przystąpienia do opracowania planu przestrzennego. Tylko muszę ją sobie znaleźć. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystąpiliby Państwo do opracowania planu miejscowego w rejonie ulicy Wiejskiej. Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na kopii maty zasadniczej w skali 1:1000. To oczywiście jest załącznik do tej uchwały. Wykonanie uchwały powierzyliby Państwo burmistrzowi miasta Kamienna Góra, a uchwała weszłaby w życie z dniem podjęcia. Jeśli chodzi o opinię komisji, Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju oraz Komisja Spraw Społecznych zapoznały się z projektem uchwały, natomiast Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisja Rewizyjna pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi? Proszę, pan radny Łukasz Sławiński. Panie kierowniku, mam jedno pytanie. Wspomniał pan o możliwości zawieszenia postępowania w zakresie wydania warunków zabudowy. Czy jest to uprawnienie fakultatywne czy obligatoryjne? I drugie moje pytanie, czy w związku z tym nie rodzi się zagrożenie w zakresie wstrzymania jakichś planów inwestycyjnych w przypadku osób fizycznych czy to prawnych, które złożyły taki wniosek? Dziękuję. Jest to możliwość zawieszenia postępowania, czyli fakultatywna. W tym przypadku chcielibyśmy skorzystać z tej możliwości. I ponieważ to jest zapis ustawowy, nie ma tutaj żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o potencjalne roszczenia. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W związku z powyższym proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dwunastu radnych za, jedna przeciw, dwie wstrzymały się. W związku z powyższym stwierdzam, iż uchwała została przyjęta i nosić będzie numer 77 łamane na 491 łamane na 23. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta w rejonie ulicy Żeromskiego i Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. Proszę o przedstawienie projektu uchwały przez kierownika Biura Architekta Miasta, pana Andrzeja Omachla. Proszę Państwa, w tym przypadku to jest uchwała już końcowa, czyli w której przyjęliby Państwo zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Rzecz dotyczy obszaru czy obrębu Starego Miasta i jednego z 18 kwartałów urbanistycznych Starego Miasta, a konkretnie położonego między ulicą Ogrodową, Rynkiem, a ulicą Wąską. Odbyło się to na zasadzie zmiany planu przestrzennego, a więc wprowadzamy zmiany tylko tam, gdzie była konieczna interwencja, ażeby osiągnąć to, z jakiego powodu procedura planistyczna w tym przypadku została wszczęta. Tutaj chodzi o dopuszczenie możliwości, krótko rzecz ujmując, ulokowania w obrębie Starego Miasta blisko rynku szaletu. Ponieważ przed przystąpieniem do opracowania pan burmistrz zaprosił konserwatora zabytków i omówione zostały wszystkie potencjalne lokalizacje, jakie w obowiązującym do tej pory planie przestrzennym zostały wskazane, głównie w obrębie terenów zielonych, na które konserwator zabytków nie zgodził się w żadnej z proponowanej lokalizacji, poszukaliśmy kolejnej. Uzgodniliśmy wstępnie zakres, możliwość lokalizacji takiego obiektu i tylko do tego ogranicza się projekt uchwały. W trakcie procedury opiniowania i uzgodnień Wody Polskie wniosły uwagę, ażeby w tym przypadku również zdefiniować, że teren, o którym rozmawiamy, jak większość Starego Miasta, jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. I dlatego w punkcie 2 paragrafu 1 znalazło się wskazanie takiej możliwości.
Uchwała jest niezwykła z tego powodu, że jest bardzo krótka. Takiej uchwały jeszcze państwo nie mieli do głosowania, jak również niezwykła jest z tego powodu, że nie ma załącznika graficznego, bo nie było potrzeby go zmieniać. I tutaj jest moja taka uwaga, wątpliwość, której niestety nie udało się rozstrzygnąć do tej pory. Wszystkie uchwały planistyczne, począwszy od 2021 roku, muszą zawierać cyfrową reprezentację załącznika graficznego, czyli plik GML, który we wszystkich uchwałach od początku 2021 roku mają państwo jako dodatkowy załącznik wyspecyfikowany na wstępie do uchwały. I tutaj ryzyko jest takie, że być może wojewoda będzie się domagał tego załącznika. Z drugiej strony, na logikę rzeczy, logicznie rzecz patrząc na ten temat, skoro nie ma załącznika graficznego, to chyba nie ma potrzeby budować reprezentacji graficznej tego załącznika w postaci georeferencji. Więc z takimi uwagami chciałbym państwu przedstawić projekt uchwały. W tym przypadku można, ponieważ to jest uchwała przyjmująca, przedstawić go w całości, ponieważ jak wspomniałem na początku, jest bardzo krótki. I tak, oczywiście przystąpienie dotyczy całego obszaru zdefiniowanego dzisiaj planu przestrzennego, a więc w rejonie ulicy Żeromskiego, Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. W paragrafie pierwszym uchwała jest podejmowana oczywiście na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W preambule uchwały jest wskazane, jaką uchwałę państwo by zmienili oraz odniesienie do ustaleń studium. W uchwale przyjmującej w każdym przypadku jest obowiązek zweryfikowania zgodności projektowanych zmian z ustaleniami studium. W paragrafie pierwszym wprowadziliby państwo następujące zmiany do uchwały. I tutaj znów jest przywołana ta uchwała pierwotna, która dziś obowiązuje. I dalej, w ustępie pierwszym paragrafu pierwszego jest mowa o tym, że w paragrafie 18 ustęp 1 punkt 2 wprowadzilibyśmy zmiany polegające na wprowadzeniu tekstu w całości zacytowanego, czyli punkt drugi, uzupełniające a. obiekty infrastruktury technicznej, b. szalet w obrębie terenu 20 MWU. To jest ten kwartał urbanistyczny, którym plan przestrzenny miałby się zająć. W paragrafie 18 ustęp 1 punkt 1 ten paragraf otrzymałby brzmienie: obowiązuje dobudowanie nowych obiektów na terenie 20 MWU, jak na rysunku planu, do ścian szczytowych istniejących budynków, przy czym dla nowego obiektu przy ścianie szczytowej budynku numer 1 przy ulicy Łącznej dopuszcza się ograniczenie jego maksymalnej wysokości do 4 metrów i zwieńczenie takiego obiektu dachem płaskim. W paragrafie pierwszym punkcie trzecim zmienilibyśmy paragraf 18 uchwały pierwotnej, dodając ustęp 6 w brzmieniu: teren 20 MWU znajduje się w całości w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie obowiązują przepisy odrębne, oraz w części w zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,2% i w części na obszarze narażonym na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego. To jest ten zapis, którego domagały się Wody Polskie. Obraz graficzny planu nie ulega zmianie. To jest to, o czym już mówiłem, że nie ma potrzeby korygować załącznika graficznego. Wykonanie uchwały powierzyliby państwo burmistrzowi miasta Kamienna Góra, a uchwała weszłaby w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Podobnie jak w poprzednim przypadku przedstawię opinię komisji. Komisja Budżetu Strategii Rozwoju zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisja Rewizyjna i Komisja Spraw Społecznych w tym przypadku zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Pytania i uwagi, pan radny Bogdan Wągrowski. Panie kierowniku, skoro jest tyle uwag do tej uchwały, czy nie należałoby poczekać z jej uchwaleniem, żeby znowuż nie było, że uchwała, która przechodzi przez radę, rada uchwala, wojewoda ją uchyla,
I znowu Rada wychodzi na jakąś niekompetentną w następnej uchwale. Więc moja propozycja jest, żeby się wstrzymać z tą uchwałą, wycofać ją na dzień dzisiejszy, skoro jest tyle uwag do tej uchwały. I taka jest moja propozycja. Czy nie bardzo rozumiem ilość uwag, o których pan mówi? Panie kierowniku, pan ma sam te zastrzeżenia, o nich w tej chwili mówił. Jeżeli jest tyle zastrzeżeń, które ma pan sam te wątpliwości, no to moja propozycja jest, wycofajmy tą uchwałę, poczekajmy, przygotujmy ją dobrze, jak będziemy mieli wszelkie informacje i dopiero wtedy ją uchwalajmy. A nie, dzisiaj ją będziemy uchwalali, a wojewoda ją uchyli, bo nie będzie coś grało. I o to tylko chodzi. Rozumiem. Proszę państwa, tutaj sytuacja jest taka, że musielibyśmy czekać, przyjmując propozycję pana radnego, aż ktoś gdzieś w województwie dolnośląskim wypuści uchwałę, czy podejmie uchwałę bez załącznika graficznego, żebyśmy mogli sprawdzić, czy ten załącznik w pliku GML jest konieczny w tego typu uchwałach, czy nie jest konieczny w tego typu uchwałach. A więc musielibyśmy czekać nie wiadomo jak długo i do kiedy. Dlatego powiedziałem o tej uwadze, ponieważ może się tak zdarzyć, że pan wojewoda będzie miał o to zastrzeżenia, ale w takiej sytuacji my po prostu przygotujemy ten plik, czyli wyciąg z istniejącego, obowiązującego opracowania planistycznego, dorobimy mu, tak powiem, georeferencję i zaproponujemy podjęcie przez państwa jeszcze raz tej uchwały. Wydaje mi się, że nie ma tutaj potrzeby odsuwania całego procesu tylko z tego powodu. Poza tym trzeba powiedzieć tak, proszę państwa, jesteśmy, jak powiedziałem, czy zaznaczyłem już to dwukrotnie, w nowej rzeczywistości planistycznej. Pojawi się szereg wątpliwości interpretacyjnych, szereg wątpliwości, jak przygotowywać uchwały w nowym trybie. Pojawi się szereg wątpliwości w okresie przejściowym, czyli w najbliższych 2 latach do końca 2025 roku, czy poprawnie są podejmowane te uchwały, przyjmując przepisy przejściowe. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, żebyśmy z tym tematem czekali. Pani radna Iwona Szczerbat. Ja dobrze rozumiem, ale chodzi o to, że tutaj nie ma uwag jako takich, tu jest tylko kwestia, czy ten załącznik jest potrzebny, czy niepotrzebny. Tak. A żadnych uwag oprócz tego nie ma. Tak. Czyli po prostu na dzień dzisiejszy nie doszliśmy z wojewodą do konsultacji takich, czy oni wymagają to, czy nie. Tak? Nie, oni się nie określili po prostu. W takim przypadku, ponieważ sięgając nawet wstecz w uchwałach już przyjętych, możemy sięgnąć tylko 2 lata i nie było planu przestrzennego, który nie miał załącznika graficznego. Dziękuję. Stąd przyjęliśmy, jak powiedziałem, logiczne rozstrzygnięcie w takiej sytuacji. Skoro nie ma załącznika graficznego, nie ma potrzeby przygotowywać jego wersji z georeferencjami. Panie kierowniku, a czy ewentualnie konsultował pan to z Wydziałem Prawnym? Wydaje się, że zmieniła się osoba, która do tej pory nas obsługuje, jeżeli chodzi o uchwały planistyczne i nie było takiej możliwości. Mówimy o Wrocławiu, nie, tak, o tak. Nadzorze czyli prawnym. Nie, po prostu nie było tej osoby. Nie było takiej konsultacji. Proszę panie Bogdanie. No to widzę panie kierowniku, że widzi pan, nawet mecenas się do tego nie ustosunkował wojewody, więc dlatego mówię, jak się wojewoda do tego ustosunkuje, wtedy my możemy w przyszłym miesiącu tą uchwałę przepchnąć. Panie radny, czy to jest wniosek formalny? Bo jeżeli wniosek formalny, to należy go przegłosować. To jest wniosek formalny, panie radny? Więc padł wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały. Przerwa na sprawy techniczne. 5 minut powinno wystarczyć. Wznawiam obrady po przerwie. Przypomnę, że wpadł wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta w rejonie ulicy Żeromskiego i Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwie osoby za, dwie wstrzymujące się, 11 przeciw. W związku z powyższym obradujemy dalej w tym punkcie nad projektem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego, zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta w rejonie ulicy Żeromskiego i Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania do pana kierownika w sprawie uchwały? W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące się, 13 za. W związku z powyższym uchwała została przyjęta i nosić będzie numer 77/492/23. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Projekt zostanie zaprezentowany przez skarbnika miasta panią Iwonę Pazgan. Dzień dobry. Jest to projekt w sprawie stawek podatku od nieruchomości, projekt burmistrza miasta. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach, opłatach lokalnych, Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje. Ustala stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, na których ciąży obowiązek podatkowy w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy stawką podatku od nieruchomości określaną w punkcie 3 załącznika do niniejszej uchwały, a stawką określaną w punktach 3 litera a i b w odniesieniu do podatników będących przedsiębiorcami stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Przedsiębiorca w okresie korzystania z pomocy przewidzianej w paragrafie 2 uchwały zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy, zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzedzających jego uzyskanie. Informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o taką pomoc. Przedsiębiorca na żądanie organu podatkowego przedstawia wszelkie dowody, informacje niezbędne do potwierdzenia prawa do zastosowania stawek podatku od nieruchomości przewidzianych w załączniku do niniejszej uchwały. W przypadkach niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia pomocy przewidzianej w paragrafie 2 niniejszej uchwały stosuje się stawkę podatku od nieruchomości określoną w punkcie 3 załącznika do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kamienna Góra i z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc uchwała nr 61/406/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 października 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Projekt przedstawiany był na posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Miasta. Komisje zapoznały się z projektem. Komisja Spraw Społecznych wydała pozytywną opinię. Natomiast jeżeli chodzi o same stawki, stawki są wyższe o wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów do stawek maksymalnych określonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Jest to 15% na poszczególnych stawkach. Wszystkie stawki będą podane oczywiście, podane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty, tak jak co roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania bądź uwagi? Proszę, radny Łukasz Sławiński. Pani przewodnicząca, chciałbym złożyć formalny wniosek w zakresie zmniejszenia proponowanej stawki z tytułu budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Przepraszam, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej. Obniżenie
propozycji burmistrza z 32,14 zł na 31 zł. Uzasadniając to przede wszystkim faktem, że wzrost tej stawki o 15%, akurat w przypadku tej stawki to jest kwotowo ponad 4 zł różnicy. Myślę, że w jakiś sposób moglibyśmy wesprzeć przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia również mają dość istotny wzrost składek ZUS-owskich. W związku z tym jest to obniżenie tylko o 1,14 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Pozostawiona stawka 31 zł to i tak wzrost w stosunku do stawki obowiązującej jest na poziomie powyżej 3 zł. Więc zapewniamy jednocześnie zwiększony dochód budżetu, a również w jakiś sposób symboliczny też możemy wesprzeć w ten sposób przedsiębiorców kamiennogórskich. Dodam tylko, że na takim samym poziomie ta stawka została przyjęta w dniu dzisiejszym przez Gminę Wiejską Kamienna Góra, więc w mojej ocenie też powinniśmy być w jakiś sposób konkurencyjni w przypadku gmin ościennych. Dziękuję. Dziękuję. Panie Burmistrzu, ja mam do Pana pytanie. W związku z tą propozycją stawek, tą, którą Pan tutaj zaproponował właśnie dla przedsiębiorców 32 zł 14 groszy. Czy może Pan przewiduje jakieś inne działania wspierające, które mają wesprzeć przedsiębiorców, zwłaszcza małych w Kamiennej Górze? Bo tutaj nie tylko obciążenia ZUS-owskie, ale również składka i wynagrodzenie minimalne, które zostanie podwyższone od stycznia, tak jest w planach, obciąży dodatkowo koszty działalności tych firm. Czy Pan przewiduje jeszcze jakieś inne, czy ma Pan zamierzenia, ma Pan jakieś przewidywania, ma Pan jakieś plany co do wsparcia przedsiębiorców w tym wypadku? Nie, nie mamy takich planów pod tytułem obniżanie czy w jakiś sposób dotowanie działalności gospodarczej, ponieważ nie stać nas na to. Przypominam, że przedsiębiorcy korzystają z ulg, gdy chodzi o stawki najmu, o stawki czynszu, zwłaszcza ci, którzy prowadzą działalność zanikającą, także usługi hotelarskie, zdrowotne i jeszcze kilka innych ma u nas preferencyjne stawki. Wobec tego jest to ta pomoc, którą my jako samorząd możemy udzielić. Natomiast nie widzę w tej chwili takich możliwości i nie mam takich w tej chwili przymiarek do tego, żeby jeszcze w jakiś inny sposób starać się pomóc przedsiębiorcom, zdając sobie sprawę z tego, że faktycznie sytuacja jest ich trudna. Ale nawiązując do wniosku pana radnego Sławińskiego, powiem, że obniżenie tej stawki o złotówkę to jest spadek dochodów o kilkaset tysięcy złotych, ponieważ największą pozycją w dochodach miasta, gdy chodzi o stawki podatku, to jest stawka od budynków pod działalność gospodarczą. I największe wpływy z tego tytułu, proszę Państwa, to są wpływy z dużych sklepów, od osób prawnych, generalnie od dużych firm. I tutaj przykładowo, gdy ktoś płaci, już mówię, podatek od nieruchomości osoby prawne 8 287 w 23. Po tych stawkach, gdybyście Państwo przyjęli w 24. jest skok o 1 200 000 do 9 448 000. Przy osobach fizycznych, proszę Państwa, to jest 2 700 034 w tym roku, a 3 116 000 w 24. Czyli ten wzrost naprawdę wezmą na siebie duże firmy, a małe myślę, że nie odczują tego w sposób tak istotny, jak tutaj może nam się wydawać. Oczywiście, że w biznesie liczy się każda złotówka jest cenna, ale my też musimy myśleć o dochodach miasta. Dziękuję. Dziękuję. Czy pani radna Iwona Szczerbaty? Chodzi mi tak, bo ustawodawca przewiduje tą kwotę maksymalną i wzrost tej kwoty maksymalnej, natomiast nie daje żadnych, nie ma tam żadnych widełek, tak? Kwoty minimalne nie są podane. Dziękuję bardzo. Pani radna Danuta Kornyta.
Ja bym się chciała odnieść tutaj, bo jestem zaskoczona teraz tą propozycją Łukasza, żebyśmy takie rzeczy dyskutowali na komisjach. Jeżeli była taka propozycja i taka chęć zaproponowania innej stawki, mogliśmy dyskutować dzisiaj, a na komisji, na komisjach ja przynajmniej takiej dyskusji nie widziałam. Więc dzisiaj to jakby no z zaskoczenia. Dziękuję. Pan radny Łukasz Sławiński. Ja tylko dodam, drodzy państwo, że moja propozycja, która dotyczy oczywiście obniżenia tej proponowanej przez burmistrza stawki z 32 zł na 14 groszy na 31 zł, to jest wzrost dochodów budżetu na poziomie 630 tysięcy złotych. Przy tej proponowanej stawce przez burmistrza ten wzrost dochodów to jest 863 tysiące, więc różnica to jest kwota 230 tysięcy złotych. W mojej ocenie to nie jest zbyt duża kwota, a naprawdę wesprzemy przedsiębiorców, co prawda symbolicznie, ale zawsze jest to ruch w kierunku wsparcia przedsiębiorczości kamiennogórskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę właśnie przyjętą taką stawkę przez gminę wiejską. Dziękuję. Dziękuję. Przedsiębiorców wspomożemy. Już mówiłem, większą zdecydowaną większość tej kwoty płacą duże firmy. Duże firmy, one sobie poradzą z tym, proszę mi wierzyć. Natomiast 250 tysięcy złotych to jest spora kwota dla naszego budżetu. Możemy się tak pozbyć, żeby pomagać pewnym sieciom. No nie będę tutaj wymieniał nazw tych sieci, żeby nie być posądzonym o jakąś kryptoreklamę, ale naprawdę pomyślmy o tym, że musimy te dochody miasta zwiększyć w przyszłym roku. Panie burmistrzu, najgorsze jest to, że w tym worku, który tutaj jest właśnie wymieniony, to są wszyscy przedsiębiorcy, nie tylko ci duzi, ale są też i ci średni i ci, którzy prowadzą firmy rodzinne. Także błąd tutaj akurat ustawodawca, czyli w ustawie jest tak, jak jest, że jest duża liczba osób, które nie są zróżnicowane. Pan Wiesław Sobiechowski po panu Sławomirze Sławińskim, bo w takiej kolejności się zgłaszał. Czy panie burmistrzu, ja tylko dopowiem, że wesprzemy właśnie tych przedsiębiorców, którzy jeszcze zostali, jeszcze. Bo za niedługo, jak będziemy podnosić cały czas te stawki, to możemy tak naprawdę opierać się tylko i wyłącznie na sklepach dużo wielkogabaratowych. Dziękuję. Pani skarbnik, jeszcze pan Wiesław Sobiechowski, czy ad vocem? Nie, nie. Nie, to jest właśnie to najgorsze, że nie ma zróżnicowania mali przedsiębiorcy i duzi. I to jest właśnie najgorsze, bo jakby nie było, naprawdę są tak obciążeni już, że niektóre firmy ledwo dają radę. Przecież na co dzień każdy z nas jednak rozmawia, ma znajomych czy coś i rozmawia z tymi ludźmi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i oni już mówią, że już nie dają rady, już nawet niektórzy ludzi pozwalniali tego i mówią, że są tak obciążeni już wszystkimi opłatami, że naprawdę im ciężko. Pani skarbnik, bardzo proszę. Ja chciałam tylko w uzupełnieniu podać państwu, że stawka maksymalna ogłoszona przez ministra finansów na przyszły rok to jest 33,10. Natomiast tutaj chciałam się też odnieść do tego, o czym mówił pan radny Sobiechowski. Nie ma rozróżnienia w stawce, ale proszę państwa, bardzo łatwo sobie to policzyć. Jeżeli mamy lokal mały, przypuśćmy, że jest to nawet 100 metrów, to różnica na stawce proponowanej przez tutaj pana burmistrza do tego, co proponuje pan radny Sławiński, to jest 114 zł w skali roku, na 100 metrach w skali roku. Więc to nie jest chyba aż tak duża różnica, żeby tutaj kruszyć kopio. To natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę w skali całego miasta i weźmiemy te wielkogabarytowe obiekty handlowe przede wszystkim, które działają na terenie miasta Kamiennej Góry, to ubytek w dochodach miasta jest duży, bo to jest ta kwota, o której tutaj rozmawialiśmy, czyli około 250 tysięcy. A 250 tysięcy dochodów budżetowych mniej bieżących, to jest tym samym nadwyżka operacyjna w przyszłym roku mniejsza i będziemy musieli te dochody sobie wygenerować z innych źródeł. Ja państwu tylko jeszcze powiem, że otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o wysokości planowanych kwot subwencji udziałów na rok przyszły w oparciu o przyjęty przez rząd projekt budżetu państwa na rok przyszły, bo ustawa budżetu państwa budżetowa będzie przyjmowana do końca stycznia, już prawdopodobnie przez nowy rząd, nowy Sejm.
I jeżeli patrzymy na te dane, które otrzymaliśmy teraz do projektu budżetu i zestawiamy to z tym, co mamy na dzień 30 września, czyli te dane, które mamy aktualnie do sprawozdania za 3 kwartały, to ta informacja, wprowadzenie tych środków do budżetu pozwoli nam wyłącznie na zabezpieczenie planu wydatków bieżących na rok przyszły na poziomie tego planu, który mamy teraz na 30 września. Nie ma mowy tutaj o jakichkolwiek wolnych środkach na rok przyszły, o tym, żeby zabezpieczyć pieniądze na przykład na planowaną podwyżkę płacy minimalnej, na jakiekolwiek wzrosty cen towarów i usług. Dlatego bardzo Państwa proszę o rozwagę, rozsądne podejście do tematu i wzięcie pod uwagę przede wszystkim tego, że jak gdyby największy na tej propozycji tak naprawdę pana radnego nie skorzystają mali przedsiębiorcy, bo to jest to, o czym mówię. Lokal 50-metrowy to będzie 51 zł w skali roku. Więc tutaj tej różnicy nie będzie dużej dla takiego przedsiębiorcy. Natomiast w skali budżetu te 250 tysięcy, to doskonale państwo wiecie, co za to już można zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Paweł Fryc, zastępca burmistrza. Mam pytanie do pani skarbnik. Jeśli się mylę, to proszę mnie skorygować. Czy wysokość podatków lokalnych ma też wpływ na to, jakie dostaniemy środki z centrali? Czyli im więcej im mniejszy próg podatków lokalnych ustawimy, tym mniej dostaniemy? Być może się mylę, ale... Tak, proszę państwa, to doskonale państwo radni tutaj o tym wiedzą. Jest taka sytuacja, że subwencja rekompensująca wyliczana jest w oparciu o dochody podatkowe na jednego mieszkańca. Do dochodów podatkowych, oprócz tego, co mamy w dochodach wykonanych, czyli tych fizycznie, co zrealizowaliśmy, wlicza się również udzielone świadomie, czyli w drodze bądź uchwały rady, bądź organu wykonawczego ulgi. Czyli jak gdyby ten dochód na jednego mieszkańca zawyżany jest tak naprawdę o to, co moglibyśmy mieć, a nie mamy, bo na przykład rada obniżyła stawki, bo burmistrz udzielił ulgi w spłacie jakiejś należności, w regulacji jakiegoś zobowiązania. I to wszystko się sumuje i w oparciu o to ustala się dochód podatkowy na jednego mieszkańca. Czyli w tym momencie my mamy sztucznie jak gdyby zawyżony ten dochód na jednego mieszkańca, bo to są dochody, które moglibyśmy mieć, a ich nie mamy, bo przyjęliśmy takie czy inne rozwiązanie. I w oparciu o ten dochód podatkowy na jednego mieszkańca liczone jest to, jak to się ma do dochodu podatkowego na średnio w kraju i wtedy liczona jest subwencja. Więc tak naprawdę te dochody, które moglibyśmy mieć, a świadomie z nich rezygnujemy, zawyżają dochód podatkowy na jednego mieszkańca i automatycznie wpływają na obniżenie jak gdyby wysokości kwoty rekompensującej subwencji ogólnej. Czyli mówiąc z tego fachowego języka na po polsku, nie tylko że stracimy 250 tysięcy, to jeszcze możemy zawyżamy stracić kolejne wskaźnik, pieniądze z ministerstwa. Tak. Tak. Pan radny Wiesław Sobiechowski. Wszystko ładnie, pięknie. Pamiętacie państwo, wiadomo, że pan burmistrz ma prawo zwalniania z podatku, nie? Ja rozumiem, bo należy ludziom pomagać. Tylko że zawsze tam się pisze ważny interes społeczny. I na przykład mieliśmy taki przykład, że została pewna firma zwolniona z podatku, tam i za śmieci, i w ogóle z podatku. I ta firma od razu się sprzedała. To dla mnie sprzedała obiekt. To jaki ważny był tam interes społeczny? Dla mnie interes społeczny by był wtedy ważny, jeżeli zwolnienie z tego podatku pozwoliłoby, że ta firma dalej by zatrudniała ludzi i prowadziła działalność, a nie tylko po to, że ta firma sprzedała obiekty. To jest jedna sprawa. Pan radny teraz ma czas na odpowiedź, na pytanie. Proszę, było panie tak. radny. Było tak, panie radny, proszę kontynuować. I następna sprawa. Tutaj ciągle mówimy, o, będziemy oszczędzać tego. Ale jak ja patrzę na przykład, że toaletę kupiliśmy za 230 tysięcy, a pan dyrektor kupił z postawieniem ze wszystkim za 30 tysięcy, no to jest mała dysproporcja, nie? 30, a 230. Pan Król. Ale gdzie to postawił? Nie. Postawiłem na stadionie. Proszę kontynuować. I teraz następne koszty. Patrzymy na przykład rozbiór małego budyneczku, ten co ma być budowana ściegiennego,
I tam pisze, rozbiórka ma kosztować ponad 300 tysięcy. I wiecie państwo, jak my patrzymy takie różne ten, albo jakieś banery tam, tu będzie budynek stawiany tego, to są aż tak potrzebne wszystkie te rozbiórka? Koszty. Jaka panie rozbiórka? Burmistrzu, proszę nie przerywać. Sprostować, bo żadnej dobrze, to proszę, niech radny będzie rozbiórka, się, panie burmistrzu, proszę zapoznać się w takim razie z kosztorysem, ściegiennego 10 i tam w tym kosztorysie jest. Dopłacamy do tego. Panie radny, no, proszę kontynuować. Właśnie, pan tak fajnie patrzy, ile dopłacamy. I też panie tak radny, proszę kontynuować swoją wypowiedź. I fajnie tak się mówi też. Wiecie, dostajemy pieniądze z rządu, to może to zrobimy. Nie, należy właśnie minimalizować koszty. Nieważne, ile dostajemy. Dlaczego? To znaczy, że pieniądze państwowe możemy trwonić na byle co. Z tego tak rozumiem, co mówi zastępca burmistrza. Nie, wszystkie pieniądze są nasze i należy szanować je. A nie, że jak dostaliśmy tyle, to wszystko wydać, nieważne czy celowo, czy nie. Ja uważam, że powinniśmy właśnie patrzeć na wszystko, jak jest wydawane. Dziękuję. Ja przepraszam. Teraz ad vocem. Szanowny panie radny, to, że pan spojrzał w kosztorys i zobaczył tą kwotę 350 tysięcy, to nie znaczy, że ona kosztowała, ponieważ przetarg był na wyburzenie plus budowę tego budynku. I właśnie, świetnie, bardzo panu dziękuję, że pan dał ten przykład. Nie zrobiliśmy to z własnych pieniędzy, bo mogliśmy przygotować wcześniej, wyburzyć ten budynek i wykonawca tego budynku by przyszedł na gotowe i zaczął robić. Podobnie zresztą robimy z Aleja Wojska 25. Budynek straszy, fakt, straszy ten budynek. Jest wjazd do miasta, ale czekamy z rozbiórką na środki na budowę. I dzięki temu nie zapłacimy 100%, tylko 15, albo w przypadku ściegiennego 0, tak? Taka jest różnica, że nie burzyliśmy z własnych pieniędzy, tylko ze środków pozyskanych, gdzie prawie 99% to są środki pozyskane, przyjdzie wykonawca budynku, przyszedł wykonawca i wykonał tą rozbiórkę. Bardzo dziękuję za ten przykład myślenia gospodarnego. To jest bardzo dobry przykład, że my myślimy gospodarnie. Czyli nie wydajemy swoich pieniędzy, nie chodzi przy o wydawa... okazji budowy tego budynku, wykonawca nam go też wyburzy. Ale bardzo pan, dziękuję. Pan burmistrz dalej nie zrozumiał. Nie chodzi mi o to... Panie radny, ad vocem do wypowiedzi tak, pana burmistrza. Nie chodzi mi o to, że my straciliśmy czy nie pieniądze, tylko chodzi o to, że skąd się wzięła tak astronomiczna kwota. O to mi tylko chodzi. I chodzi i powiedzenie takie, że my nie tracimy nic. No jako społeczeństwo tracimy, bo jakby nie było, później my w podatkach będziemy mieli to odciągnięte. Także panie burmistrzu, nie można mówić, że pan myśli, że jak dostajemy z banku pieniądze tej gospodarki krajowej, to nie będą spłacane. Będą. Tam są potężne środki zadłużeniowe i to prędzej czy później, raczej prędzej, wszyscy, jak tu jesteśmy, nasze społeczeństwo, będziemy płacić za to. To nie są środki jakieś darmowe. Dziękuję. Proszę panie radny, jeszcze ad vocem tylko skończę. No nie wiem, skąd pan wziął tą kwotę, być może z kosztorysu, ale kosztorys to kosztorys, a oferta to oferta. Zupełnie inna jest cena ofertowa, a zupełnie inna cena po przetargu. W temacie podatku od nieruchomości proszę pan radny Łukasz Sławiński. Wypowiedzi pana Sobiechowskiego. Może będzie pan musiał jeszcze do wypowiedzi pana Łukasza Sławińskiego, to proszę o chwilkę cierpliwości. Ja, drodzy państwo, chciałbym jeszcze podkreślić, że moja propozycja dotyczy wzrostu stawki podatku od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą o 3,05 zł w stosunku do obecnie obowiązującej stawki. Więc obniżenie tej propozycji pana burmistrza z 32,14 zł na 31 zł też zapewnia bardzo istotny też wzrost dochodów budżetu miasta. Ja tylko dodam jeszcze, że ewentualnie zapewnienie konkurencyjnej stawki w stosunku do gmin ościennych jest też pewnym efektem zachęty dla przedsiębiorców, którzy albo planują ulokować inwestycje, albo planują zamknąć ją na terenie miasta. Tak? W związku z tym nie zawsze obniżenie stawki generuje od razu stratę finansową, panie burmistrzu. Więc powinniśmy też ewentualnie zapewnić efekt zachęty też dla przedsiębiorców. Panie burmistrzu, udzielam panu głosu teraz. Proszę odpowiedzieć panu radnemu Wiesławowi Sobiechowskiemu i Łukaszowi Sławińskiemu. Proszę państwa, nie uprawiajcie demagogii. Nie uprawiajcie demagogii. Zwłaszcza pan Sławiński.
Zapewnia pan wzrost, ale jednocześnie obniża pan dochody miasta o 250 tysięcy. No, z jednej strony jest pan dobrym wujkiem, a z drugiej co? Potem pan pyta, czemu to nie zrobione, czemu tamto nie zrobione, czemu jeszcze nie wykonane, a z czego? Nas też, panie radny, obowiązuje od stycznia podwyżka płacy minimalnej. Wszędzie. Wszędzie. Już pani skarbnik się dzisiaj głowi, mówiąc popularnie, skąd na to wziąć pieniądze. A za chwilę będą jeszcze inne podwyżki. Od lipca? Od lipca. To są, proszę państwa, setki tysięcy w skali roku. Nie, powiem więcej, to już będą miliony. I my musimy te pieniądze znaleźć. I pani skarbnik może nie dość mocno to zaznaczyła. My nie proponujemy maksymalnej stawki, którą podał minister finansów. My jesteśmy poniżej jeszcze tej stawki. Właśnie też doceniając w jakiś tam sposób, no powiedzmy sobie, w miarę naszych możliwości, doceniając ciężką pracę przedsiębiorców. Ale pan zdaje się ciągle nie rozumieć, że pan w tej chwili broni interesu dużych firm, a nie małych. Dużych firm. One na tym zyskają. One zyskają na tym dziesiątki tysięcy złotych niektóre. To o to chodzi panu? Bo pani skarbnik wyjaśniła przed chwilą. 50 złotych w skali roku na lokalu 100-metrowym. Przepraszam, 50-metrowym. No to 100 zł na 100-metrowym. To już jest taki dosyć spory, uważam, sklep 100 metrów. I czy to jest aż tak dużo? Będziemy się o to teraz potykać? Więc w skali jednej firmy nie są to duże pieniądze, a w skali miasta robi się to kwota już kilkuset tysięcy złotych. Tyle bym powiedział w tej kwestii. Teraz pan Sobiechowski. Burmistrz umorzył podatek i śmieci, a potem się firma sprzedała. No, w tej opowieści jest wszystko prawdą. Wszystko jest prawdą. Tylko brakuje ciągu dalszego. Że na miejsce tej firmy weszła nowa firma. Tamta firma miała tak duże zadłużenia, że jedynym wyjściem oddłużenia, albo inaczej, warunkiem, żeby na miejscu tej firmy powstała nowa i płaciła u nas podatki, było wspólne oddłużenie tamtej firmy. I to myśmy zrobili, i to zrobiły banki, i ZUS to zrobił. I w tym miejscu działa dobrze prosperująca firma, która płaci podatki w Kamiennej Górze. Czyli burmistrz co miał zrobić? Nie umarzać, nie prowadzić rozmów, po prostu dochodzić nie wiadomo z czego, nie wiadomo z czego, ponieważ przed nami były jeszcze inne instytucje. Nie odzyskalibyśmy nic. A w tej chwili mamy po prostu inną w to miejsce firmę. To jest to. Teraz te słynne 250 tysięcy za toaletę, a 30 tysięcy za szalet. No chyba różnica jest widoczna, proszę państwa. Jakość kosztuje. Ja się nie wstydzę tej toalety na Zalewie. Ja się po prostu nią chwalę. Ja uważam, że jest to duży krok ludzkości, prawie taki jak krok na Księżycu, w którym to roku lądowaliśmy na Księżycu. To jest duży krok, panie radny, w kierunku cywilizacji. Przed wojną był jeden taki, przed wojną był jeden taki minister, który kazał budować na wsiach sławojki. I my od tego czasu z tymi sławojkami niewiele poszliśmy, wie pan, do przodu. W Kamiennej Górze zerwaliśmy z nimi dopiero 2 lata temu, stawiając wreszcie jedną porządną toaletę. Dzisiaj państwo przyjęli uchwałę, która, jeśli nie będzie zakwestionowana przez pana wojewodę, otwiera nam drogę do budowy drugiej toalety w centrum miasta. I znów będziemy się nią chwalić i znów będziemy mówili, że kosztowała 300 tysięcy, a mogła kosztować 30 tysięcy, gdybyśmy ten temat podjęli 10 lat temu. Tyle w tym temacie. Czyli zrobimy duży krok w cywilizacji, pan Łukasz Sławiński w kolejności i pan radny Janusz Jarosz. Ja, panie burmistrzu, ad vocem
Ja niczego nie obniżam. Moja propozycja to wniosek formalny. Jeżeli Rada Miasta podejmie taką decyzję, no oczywiście ta stawka wtedy będzie przyjęta. Natomiast w zakresie utraconych dochodów, o których pan wspomina na poziomie 250 tysięcy złotych, no myślę, że należałoby zrewidować plan wydatków, a biorąc pod uwagę choćby w tym tegoroczne pana wydatki, choćby w zakresie materiałów propagandowych, które były adresowane przeciw Radzie Miejskiej, choćby w postaci zadania promowania obrony modernizacji zalewu, myślę, że są spore rezerwy do podjęcia jeszcze dalszych oszczędności bez jakiegokolwiek uszczerbku na budżecie miasta. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Janusz Jarosz. Właściwie miałem się nie odzywać, panie burmistrzu, ale jeśli pan pamięta to spotkanie, na którym rozmawialiśmy o tej toalecie, to my tutaj w ciągu 5 minut znaleźliśmy toaletę za 40 tysięcy, wcale nie gorszą. I myśmy o tym od początku panu mówili, prawda? Ale, no, ale po co takie, taka kpina? Tłumaczę panu, że wreszcie patrzmy na te oszczędności. Miesiąc temu nie miał pan pieniędzy na wypłatę. Na pieniądze, na banery, na koncerty się znajdują. My od samego początku radni mówiliśmy, że ta toaleta to jest pomyłka. Udowadnialiśmy tutaj, nie słuchano nas. Niech pan porozmawia z ludźmi na zalewie, czy to jest problem? Ale o czym pan mówi? Do dzisiaj tej toalety nie jesteśmy w stanie upilnować, no. A pan mi mówi, że ludzie są zadowoleni. Nie pilnował, ja przy panu, proszę. No, ja pójdę, będę pilnował. No chyba ja będę ich pilnował. Ponieważ padł wniosek formalny, bo nie widzę, żeby państwo się już zgłaszali. Proszę o przygotowanie slajdu, ale ogłaszam, proszę państwa, nie przerwę na wyjście, tylko przerwę na przedyskutowanie propozycji pana radnego Łukasza Sławińskiego i bardzo proszę panią skarbnik, żeby nam tutaj przedstawiła, jakie będą niosły za sobą skutki finansowe, jaka ta propozycja będzie niosła. Zrobimy krok do cywilizacji. Ogłaszam 10 minut przerwy na przedyskutowanie.